W zeszłym roku, przygotowując materiał o snajperach, miotaczach ognia czy granatach, miałem w głowie jeszcze kilka pomysłów dotyczących nieścisłości w przedstawieniu broni w grach wideo. Nie były to jednak pomysły na tyle samodzielne, aby zasługiwały na osobny odcinek. Postanowiłem więc zebrać pozostałe mity w jednym zbiorczym programie. Oto cztery mity o broni palnej, które występują w grach wideo. Mit pierwszy. Niecelne strzelby. Strzelaniny już od zarania gatunku stanęły przed problemem. Jak przerzucić specyfikę pewnych typów broni palnej na mechanikę gry? Jak je od siebie odróżnić? Jeszcze przed erą FPS-ów broń palną twórcy dzielili na kilka podstawowych kategorii. W pierwszej kontrze podstawowy półautomat szybko mogliśmy zamienić na karabin maszynowy czy spread gun, wystrzeliwujący 5 kul z bardzo szerokim polem rażenia przed graczem. I to właśnie spread gun był moim ulubieńcem, choć te 20 lat temu nie skojarzyłem jeszcze, że mam do czynienia z pewnym archetypem strzelby w grach. Pewnym archetypem, bo spread gun był niezwykle skuteczny zarówno z bliska, jak i z daleka. Dzisiaj jesteśmy w naturalny sposób przygotowani do pewnego schematu. Według gier strzelba, z angielska zwana popularnie shotgunem, jest bardzo skuteczna na krótkim dystansie, a zadaje minimalne obrażenia powyżej kilkunastu metrów. Czasem można wręcz odnieść wrażenie, że śród rozpływa się w powietrzu. Taki charakter wirtualnych strzelb w grach sprawia, że muszą być wykorzystywane przy bardzo agresywnym stylu gry, gdyż staramy się zawsze jak najbardziej skrócić dystans i wykorzystać przewagę rozrzutu i wysokiej celności z biodra. Tak to wygląda od lat chociażby w Call of Duty. Choć nie oznacza to, że starsze strzelaniny z pierwszej osoby podchodziły do sprawy tak jak dzisiejsze Call of Duty. W kultowym Doomie shotgun był bodaj najbardziej uniwersalną giwerą, potężną z bliska, ale skuteczną też przy średnim zasięgu, a to za sprawą braku rozrzutu wertykalnego i dość dobrym skupieniu śrutu. Znacznie więcej gier jednak ze strzelb tworzyło tradycyjny wymiatacz na bliskie zwarcia. W pierwszym Modern Warfare strzelba była praktycznie nieskuteczna na odległości powyżej kilku metrów, natomiast Bioshock Infinite tworzył ze strzelby już praktycznie garłacza, który pluł śrutem w bardzo szerokim kącie. W rzeczywistości zaś strzelba jest i znacznie celniejsza niż w grach, ale także bardziej groźna, choć nieprzewidywalna, na większych dystansach. W końcu rozrzut śrutu sprawia, że łatwiej objąć cel przynajmniej częścią pocisków. Pamiętajmy też, że poszczególne granulki śrutu nie rozpływają się w powietrzu i potrafią być groźne nawet na odległość 400 metrów. Sam śród to nie koniec możliwości strzelb, występują bowiem też inne typy amunicji, chociażby breneki, czyli solidna amunicja kulowa. Zwiększa ona skuteczny zasięg strzelb nawet do 150-200 metrów. Gry rzadko pozwalają na takie zróżnicowanie w doborze amunicji. Pewnym wyjątkiem pozostają tu gry z serii Battlefield, choć i nowsze części Call of Duty eksperymentowały z tym rozwiązaniem. W Battlefieldzie 4 dzięki brenekom strzelby radziły sobie dobrze na średnich dystansach, choć zgodnie z rzeczywistością trzeba było wziąć pod uwagę szybkie opadanie pocisku, bo pocisk z shotguna wylatuje z dość niską prędkością, szczególnie w porównaniu chociażby do karabinków. Mit drugi. Niezwykle ciche tłumiki. Na pewno kojarzycie tę jedną z pierwszych misji z Modern Warfare. Oddział SAS w trakcie sztormu przekrada się po statku transportowym i po cichu eliminuje niczego nie spodziewających się wartowników. Dochodzi tam nawet do sytuacji, w których żołnierze zabijają ucinających sobie drzemkę przeciwników. W Hitmanie, ale też w ogóle w skradankach osadzonych w realiach współczesnych, jak chociażby w Splinter Cell, pistolet z tłumikiem jest podstawowym uzbrojeniem, który pozwala na cichą eliminację wroga, nawet pod nosem jego towarzyszy. I tak gry, idąc tropem filmów, mocno przesadzają z efektem wytłumienia strzału za sprawą tłumików. Posłuchajmy teraz, jak brzmi wytłumiona broń w grze. Okej, a jak brzmi broń w rzeczywistości? Jest różnica. W rzeczywistości tłumik dźwięku zmniejsza hałas o około 25-30 dB, gdy wystrzał z karabinu M16 to około 155-160 dB. Różnica nie wydaje się być tak dramatyczna. Z pewnością nie możemy tu mówić o sytuacji, aby w tym samym pomieszczeniu niepostrzeżenie zabijać przeciwników jednego po drugim. W takim razie, jeśli tłumik nie tłumi tak mocno dźwięku, jak jest to przedstawione w grach, to po co się go w ogóle używa? Jedną z najciekawszych opinii, z jaką się spotkałem, to ta, że tłumik zmienia charakterystyczny dźwięk wystrzału w odgłos, który już nie jest tak łatwy do zidentyfikowania. Poza tym udowodniono, że przy tłumiku znacznie trudniej określić, skąd naprawdę padają strzały. Pamiętajmy też o tym, że strzelec jest znacznie trudniejszy do wykrycia, bo tłumik redukuje efekty spalania gazów towarzyszące prowadzeniu ognia.
Na koniec wielu strzelców ceni tłumiki za dodatkowy ciężar, co powoduje zmniejszenie odrzutu broni. Mit trzeci – niezwykła skuteczność broni palnej na polu walki. Strzelaniny zbudowane są wokół prostej koncepcji. Zarówno my, jak i przeciwnicy dysponujemy jakimś arsenałem broni palnej i staramy się nawzajem wyeliminować. W singlu przeważnie konieczne zabicie jest wszystkich, aby ruszyć akcję dalej. Aby gracz miał co robić, rzuca się przeciwko niemu istne tabuny przeciwników. W Call of Duty Infinite Warfare, z tego co pamiętam, licznik na koniec kampanii wskazywał około 1000 ofiar. Można by wręcz wysnuć wniosek, że broń palna na polu walki jest niezwykle skuteczna i każdy magazynek sprowadza się do przynajmniej kilku ofiar. Prawdziwe statystyki z wojny pokazują kompletnie inne oblicze broni palnej. Szacunkowe dane z Wietnamu Armii Amerykańskiej wskazywały na to, że na zabicie jednego wroga potrzeba było zużyć około 50 tysięcy nabojów z M16. To nawet gorsza statystyka niż z początków XVIII wieku. Jak podaje Kamil Janicki na serwisie Ciekawostki Historyczne, w bitwie pod Wschową jeden zabity Szwed przypadał na 300 strzelających rosyjskich muszkieterów. Mowa o oddawaniu salwy z odległości zaledwie kilkunastu metrów. Jeśli przyjrzymy się zaś różnym danym z okresu II wojny światowej, okazuje się, że najwięcej żołnierzy ginęło od ran wywołanych przez artylerię i bomby. Zależnie od frontu te dane się różnią, ale możemy mówić nawet o 60-75% wyeliminowanych żołnierzy w wyniku ostrzału artyleryjskiego czy nalotu. Broń palna zaś mogła odpowiadać za jedynie 10-15% wszystkich ran. Wróćmy jednak do tych nieszczęsnych 50 tysięcy nabojów na jednego zabitego. Jakim cudem dochodzi do takiego marnotrawienia amunicji, gdy dziś przeciętny strzelec jest w stanie ściągać cel jeden po drugim na odległości 100 metrów, strzelając z takiego M16. Przede wszystkim sztuczna inteligencja w grach nie oddaje, rzecz jasna, prawdziwej chęci żołnierzy, aby nie dać się trafić. A ponoć wystarczy spędzić zaledwie 3 dni na froncie, aby zacząć zachowywać się jak weteran. A weteran po pierwsze uczy się jak przeżyć, a nie jak zabijać. W okopach I wojny światowej żołnierze obu stron szybko nauczyli się rozpoznawać po odgłosie rodzaj artyleryjskich pocisków spadających na ich pozycje, bo zależnie od rodzaju należało zachować się inaczej, aby zwiększyć szanse przeżycia. Podobnie wraz ze wzrostem celności i szybkostrzelności broni palnej żołnierze zaczęli dostosowywać się do nowych warunków walki i tylko w sytuacjach kompletnie wyjątkowych czy patologicznych dochodziło do prawdziwej rzezi za sprawą broni palnej. Gdy żołnierz wie, co robi, jaką osłonę wybrać, jak się zakamuflować, okazuje się, że trafienie go nawet za pomocą szalenie celnych karabinów kalibru 5,56 mm jest rzeczą problematyczną. Oczywiście tę statystykę zaburza też fakt, że broń automatyczna idealnie nadaje się do przejadania kolejnych magazynków, co nie zmienia faktu, że nawet weterani potrzebują stworzyć bardzo dobrą sytuację, aby móc ustrzelić przeciwnika. W grach tymczasem wrogowie zdają się nie mieć w ogóle instynktu samozachowawczego. Jest to i problem prymitywnej sztucznej inteligencji, ale też wirtualnych realiów zabawy, gdzie mamy poczuć się jak ten kozak, który jedną serią kosi kilkunastu przeciwników. Bardziej realistyczne produkcje nie zawsze poprawiają sytuację. Wprowadzają realistyczne obrażenia, wysoką celność broni, ale przy tym nie zmieniają się zachowania graczy czy botów, które w uproszczonym wirtualnym świecie nie mogą chociażby tak ułożyć ciała, aby idealnie przylgnąć do osłony. Nie czujemy też śmiertelnego strachu przed kulami świszczącymi nad naszą głową, co fizycznie uniemożliwiałoby wręcz wychylenie się nad osłonę. Ten problem gry starały się obejść na opak, utrudniając specjalnie proces zabijania. W pierwszej i drugiej części Brothers in Arms niemal niemożliwe było trafienie Niemca chowającego się za osłoną, choćby kilkanaście metrów od nas. Gra w ten sposób wymuszała manewrowanie i szukanie dogodnej sytuacji do oflankowania wroga, by ten nie mógł skorzystać z osłony. Jeśli już przy osłonach jesteśmy, przejdźmy do ostatniego dzisiaj mitu. Mit czwarty – wszystko jest kuloodporne. Początkowo strzelaniny pierwszoosobowe nie były technologicznie gotowe, by wprowadzić wpływ kul na wirtualne środowisko. Wolfenstein 3D, Doom, Quake, Unreal – każda z tych gier oferowała minimalną destrukcję otoczenia, przeważnie sprowadzając ją do wybuchających beczek. Więcej w tej dziedzinie zrobił Duke Nukem 3D, gdzie pewne ściany można było zburzyć, a serią z automatu zestrzelić butelki ze stołu czy też roztrzaskać muszlę klozetową. Pomimo tych eksperymentów, przez lata nawet najdrobniejsza osłona,
Kosz na śmieć czy też biurko ze sklejki było dla kul przeszkodą nie do przejścia. W filmach ten mit również występuje z samochodami odbijającymi pociski, wystrzelone nawet z karabinów. Dopiero pierwszy Modern Warfare wprowadził na tamte czasy rewolucyjne rozwiązanie i część osłon mogliśmy przestrzelić, a siła kuli po przejściu przez przeszkodę zależała od użytej broni, jej kalibru i rodzaju użytej amunicji. W ten sposób zmieniły się taktyki zarówno w singlu, jak i multi. Zwykła ceglana lub drewniana ściana nie stanowiła już 100-procentowej bariery. Nie oznacza to, że wszystkie gry zaczęły wprowadzać podobne systemy. W tym przypadku znowu prym wiedzie Battlefield, który z kapitalną destrukcją otoczenia jest najbliżej ukazania efektu ostrzału. To chyba nadal jedyna dziś seria, która pozwala na zniszczenie serią z CKM-u ceglanego murku, za którym kryją się wrogowie. To seria, w której snajper jedną kulą może faktycznie zabić czterech ludzi. Siła karabinowej kuli jest bowiem niewyobrażalnie wręcz potężna. Znany jest incydent z 1963 roku z Gujany Brytyjskiej, w której doszło do antybrytyjskich rozruchów. Jeden z wojskowych patroli został otoczony przez nieuzbrojonych buntowników. W wyniku zamieszania jeden z brytyjskich żołnierzy oddał raz strzał ze swojego FN-fala. Efekt? 3 osoby zginęły i jedna została ranna. Co więcej, nawet niepozorny śród wystrzelony ze strzelby okazuje się przebijać ściany drewnianych amerykańskich domów, co kilka lat temu doprowadziło do nie lada konsternacji w Stanach Zjednoczonych. Większość gier z różnych powodów rezygnuje z oddania prawdziwej siły przebijającej broni palnej, szczególnie tej długiej. Z jednej strony twórców często ogranicza technologia, są przecież strzelaniny, gdzie nawet drewniane drzwi odbijają kule z łatwością. Z drugiej strony dochodzi kwestia balansu i preferowanych rozwiązań gameplayowych. Nawet taki Battlefield 4 wyraźnie rozróżnia między przebijalnymi przeszkodami, a tymi, które pozostają na mapie nie do ruszenia. Tak oto prezentują się najpopularniejsze mity dotyczące broni palnej występujące w grach wideo. Część z nich odziedziczyliśmy po filmach, inne są typową naleciałością zmieniających się mechanik strzelanin. Czy coś przegapiłem? Piszcie w komentarzach.